Od przeszło 2 lat toczy się spór odnośnie budowy spalarni śmieci w Bielsku-Białej. Zakład Gospodarki Odpadami złożył już wniosek, zarówno dotację w wysokości 100 milionów złotych, jak i pożyczkę 322 milionów złotych na jej budowę. Pieniądze miałyby wpłynąć do ZGO z funduszu modernizacyjnego. Dofinansowanie związane jest z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, gdzie wniosek już ponad rok temu wpłynął. Jest w ramach programu bardzo tutaj wspieranego przez Ministerstwo Środowiska i w trosce o ekologię. Projekt budzi wiele kontrowersji, przede wszystkim wśród mieszkańców dzielnicy Wapienica, w której to spalarnia ma powstać. W latach 80. ja osobiście byłam świadkiem, jak tutaj mierzyli czystość powietrza. Więc tu było najbardziej czyste powietrze w województwie wtedy bielskim. A teraz jest jeden wielki syf. A jeszcze jak tu zrobią spalarnię, to oni to będą wdychać, czy my? Co? Jedno osiedle powstało niedawno. Bardzo się tutaj rozbuduje, cały ten jest, nie dość, cały tu park przemysłowy teraz jest zrobiony w Wapienicy, no to jeszcze nam to władują spalarnię. To do niczego dobrego nie prowadzi. Tego samego zdania jest inicjatywa obywatelska, która od dłuższego czasu wskazuje na możliwe negatywne skutki budowy spalarni. Mamy bardzo wiele wątpliwości, które do tej pory są przez miasto ignorowane. Te wątpliwości są bardzo różnego rodzaju. Są to wątpliwości zdrowotne, wątpliwości środowiskowe, związane z takim charakterem reprezentacyjnym miasta. Jesteśmy często odwiedzanym regionem turystycznym. Wątpliwości związane ze zmianami w prawie, które nie są uwzględniane w tej chwili, czyli mówimy o projektowanym systemie kaucyjnym oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Mówimy o wątpliwościach działkowców, którzy są kilkaset metrów od planowanej instalacji. Wątpliwości oraz inne rozwiązanie widzą również niektórzy radni. Urząd miasta twierdzi, że budowa spalarni tłumaczy tym, że brak miejsca jest na składowisku. Proszę Państwa, wystarczy odpowiednio segregować te odpady i problem zniknie. Nie trzeba budować spalarni, która nas uwiąże na dziesięciolecia, zarówno finansowe, ogromne finansowe, jak i zdrowotne. Pomimo protestów, bielscy urzędnicy oczekują teraz na decyzję środowiskową, po której będzie można planować inwestycje. Dziś przed kamerą w tej sprawie nie chcieli się wypowiadać.